Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek informacyjny. I chciałbym wam bardzo powiedzieć, że... I tak jak wczoraj już mówiłem pod MTA ostatnio, że będę już dzisiaj kończył tą serię. Możecie mi dawać sobie unsuby, łapki w dół, w górę, jak tam wolicie. Ja to wszystko przyjmuję na klatę. Róbcie sobie co chcecie, unsubujcie sobie mnie. Ja nie będę płakać z tego powodu, nie będę za wami tęsknić. Bo wy tylko zasubskrybowaliście mnie tylko dlatego, bo MTA było na moim kanale. Tak, tylko dlatego. I tacy widzowie to są martwi widzowie, bo tylko jedno oglądają na okrągło. I co jeszcze chciałem powiedzieć co na temat tej serii? No, powiem wam szczerze, że z jednej strony... no fajnie się grało, ale naprawdę, no nie mogę całe życie nagrywać to, bo... Nie, ja też mam inne serie gry, które są o wiele, wiele bardziej rozbudowane i ciekawsze niż MTA. Ale no, ja już muszę z tym zrezygnować, bo po prostu nie ma to większego sensu. Ja wam wytłumaczę jeszcze raz dlaczego. Bo zaczyna się to tak, że loguję się na serwer, zaczynam z niczym, zbieram sobie itemki, zabijam sobie zombiaczki. Kiedy teraz właśnie zombiaczki są punkty za zombiaczki, 5 punktów, a nie kiedy co 5 minut dostajesz 50. Dobrze, to akurat jest takie uproszczenie gry, gdzie możesz sobie potem wzmacniać, wykupywać jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale jaki to ma dalej sens, gdzie zbierasz itemy, masz jakąś mini grupę, jeszcze na dodatek nieogarniętą, zbierasz się na jakąś akcję, a tu nagle giniecie wszyscy i tracicie itemy. I trzeba jeszcze raz, i nagrywasz znowu to samo. Czy wy tego nie zauważyliście? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja muszę znać też wasze zdania. I co jeszcze? No... Trzeba będzie coś z tym zrobić, zakończyć to. I powiem wam szczerze, że ja mam nawet lepszy pomysł, żeby po prostu zacząć coś innego, coś bardziej... takiego prawdziwego, takiego życiowego. Ale mówię z nawiązaniem do MTA. Wy na pewno wiecie, o co mi chodzi. Mianowicie, nie wiem, od września chciałbym zacząć... nie z Daisy, lecz z roleplay. Nie wiem, może dla kogoś to będzie ciekawe, może dla kogoś to nie będzie interesujące, ale od września właśnie chciałbym nagrywać tak raz w tygodniu, dwa. Nie wiem, zobaczymy, może lepiej będzie raz, bo za dużo by to było. Raz w tygodniu nagrywać z RP. Tylko właśnie jest też ta konsekwencja, że będzie nią trzeba codziennie grać, żeby tą postać po prostu nie zaniedbywać, bo potem to się jakoś może źle skończyć dla mojej postaci. Mianowicie właśnie tak chciałbym to zrobić, tylko na MTA właśnie, bo ostatnio to ja też grałem kiedyś w RP, ale to już chyba było pół roku temu, powiem wam szczerze nawet. I powiem wam szczerze, no fajne, fajne, bardzo interesujące doświadczenie robić postać i robić z nią wszystko co można, tak jak w prawdziwym życiu. No to zastanówcie się nad moją propozycją, bo naprawdę to może być bardziej interesujące niż takie MTA, gdzie zaczynasz od zera, zbierasz itemki i giniesz. Dla mnie to już nie ma sensu. Napiszcie mi w komentarzach wasze opinie na temat tego, co ja wam tutaj powiedziałem. No i dobra, przejdźmy do tego, co dzisiaj będzie na moim kanale. Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona, Ryzen i ostatni odcinek z MTA. Chociaż nie. Nie Ryzen, GTA 4, o właśnie, bo nie było wczoraj GTA 4, to dzisiaj będzie Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona, GTA 4 i ostatni raz na zawsze odcinek z MTA, który zakończy już tą moją serię na moim kanale, która była jak najbardziej oglądana, ale nie byłem z tego i nie jestem z tego szczególnie zadowolony, bo jakby tak wszystko było oglądane pięknie na moim kanale, to naprawdę sypałbym się, skakał z radości, ale tak to nie jest. Jest czarno, jak rzeczywistość. Dobra, ja już tu zakończę ten odcinek informacyjny. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie
i myślę, że napiszecie swoje opinie na temat mojej propozycji i tego, co ja wam wytłumaczyłem jeszcze raz na temat zakończenia MTA DayZ. I myślę, że mnie zrozumiecie. A ci, którzy napiszą koniec serii unsub, no to unsubuj sobie. I do widzenia. Nie potrzebuję takich widzów, którzy po prostu tylko to oglądali, bo znaleźli. I koniec. Dobra, trzymajcie się, na razie.